Cześć, witajcie, ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże. Zapraszam Was na drugą część Mazur. Cześć kochani, tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, udało się nagrać drugą część filmu o tegorocznym pobycie na Mazurach z firmą Human Sport. Poprzednia była vlogowa, ta będzie bardziej filmowa, ale będziemy fotografować znowu wschody i zachody słońca. Przyznam się Wam, że udało mi się przez ten cały pobyt wstać każdego ranka na wschód. Tylko jeden raz się poddałem i wróciłem z powrotem do kajuty, bo po prostu warunków nie było. Następne dni warunki jakieś były. Były trudne, ciekawe, ale jakie, to dowiecie się właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na Mazury filmowo. Chodźcie. Cieszę się, że mogę Was znowu zabrać na rejs z fotograficznej perspektywy. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zachęcam, bo tutaj kontynuujemy opowieść. Poniżej w opisie zamieszczę linka, a teraz płyniemy do kolejnego portu. Dzisiejszy dzień zaowocował najdłuższym żeglowaniem, bo z portu Trygord przez jezioro Mamry, Kirsajty, Darkin i Kisajno wpływamy na Niegocin i płyniemy do Giżycka. Znam ten port, bo byłem już tam kiedyś, ale ciekawi mnie, jakie tam zastanę warunki i czy uda się zrobić jakieś zdjęcie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam ponownie w Giżycku. Wstałem jak zwykle o 3:20, bo w tym tygodniu, na tym całym pobycie na Mazurach, postanowiłem sobie, że codziennie będę próbował wstać i sprawdzać warunki o wschodzie. Dzisiaj niebo jest mocno zaciągnięte od strony, której słońce wschodzi, ale zauważyłem zmianę koloru, więc pomyślałem sobie, że dam mu szansę, ustawię się do jakiegoś kadru, bo tak to właśnie czasami w fotografii bywa, że no nie jesteście w stanie przewidzieć tego, czy będzie coś wartościowego. Nie wiem, czy to widać za mną, ale tamten kolor, no jest po prostu. Jakby on się troszkę wzmocnił, jakby nam... Chociaż, wiecie, ta delikatność też coś ma w sobie. Także nie przedłużając, wiecie co, polećmy, ustawmy się na jakiś kadr. Może coś z tego wyjdzie. Chodźmy. Giżycko z rana. Przed 4:00. Jest coś specyficznego w spacerowaniu po porcie przed wschodem słońca. Działa to na mnie bardzo relaksacyjnie, a jest to na zdrowie, bo łagodzi nerwy związane z oczekiwaniem na warunki. W głębi ducha trzymam kciuki, aby dobre światło przywitało ten dzień, ale nic się jeszcze nie dzieje. Widać tylko delikatną zmianę koloru, tego, o którym mówiłem wcześniej. I coś się dzieje na horyzoncie. Jakiś dziwny zmysł mówi mi, że coś się jednak wydarzy. Jesteśmy w Ekomarinie w Giżycku.
Jest dokładnie 4:04. Wschód słońca mamy za 15 minut. Nie planowałem tego kadru. Wstałem jak zwykle o 3:20 i przespacerowałem się po całej marinie, bo chciałem dać organizmowi się wybudzić i zastanowić się, czy jest warto wstawać. I naprawdę leń dyktował mi wszystko, żeby się tylko położyć. Natomiast zauważyłem potencjał w niebie. Jestem przekonany, że to zaraz zgaśnie, ale w tym momencie wygląda to po prostu cudownie. Wybaczcie mi brak jakiegoś większego entuzjazmu, ale jeszcze śpię. Wybaczcie mi też prostotę kadru, który zaraz zobaczycie, ale ja jeszcze śpię. Natomiast te chmury dyktują mi kadr w bardzo prosty sposób. Troszkę zawaliłem, bo mogłem sobie wejść na taki most tutaj, ale w miejscu, gdzie już się znalazłem, nie dało się na ten most wejść. A wiedziałem z własnego doświadczenia, że jak zacznę kombinować z tym kadrem, to mogę nie trafić w odpowiedni moment. A jak ktoś fotografuje wschody, to wie, albo zachody, że czasami światło trwa tylko chwilę. A to światło to jest przed wschodem. Piękne, czerwone i intensywne. Jeszcze przed chwilą świeciła się marina, także mam zarejestrowane światło mariny plus ten piękny, czerwony przedwschód. Ale już tłumaczę, o co chodzi w tych kadrach, dlaczego wszystkie są robione w marinach. Jestem w trakcie reportażu dla firmy Human Sport. Za chwilę wrócę, prześpię się 2 godziny i będziemy wstawać, a ja wrócę do pracy. Będę pracował do późnego popołudnia. Potem się znowu prześpię, będzie zachód słońca i znowu będziemy w innej marynie. Jasne, że piękniej by było, albo ciekawiej, zwiedzić troszeczkę rzeczy dookoła. Natomiast wiecie, Mazury ja odkrywam po raz pierwszy w życiu. Jestem tuż co prawda 3 raz, ale za każdym razem jesteśmy prawie że w innych portach. Nad Giżycku jestem 2 raz. Teoretycznie nie ma tu nic ciekawego, ale jak zobaczycie zaraz na następnym zdjęciu, nawet w takim komercyjnym miejscu, jest czasami piękne światło. I do takiego światła właśnie was zapraszam. Kolejna lekcja fotograficznej pokory zaliczona. Nie sądziłem, że z tych warunków, jakie panowały przed schodem, może powstać taki kolor. Był wręcz niesamowity i trwał ulotną chwilę. Pojawił się i rósł w siłę, jak światła nadjeżdżającego samochodu w nocy, by minąć nas i zgasnąć, zostawiając lekko pomarańczową łunę. I tyle. Nic więcej tego ranka. Później było wręcz szaro. Tego dnia mieliśmy przepłynąć jezioro Niegocin, kierując się na południe do przystani, którą już kiedyś odwiedziliśmy. Brakowało wiatru i było niesamowicie upalnie. Najbardziej niesamowite było to, że z całego kraju dochodziły nas wiadomości, że szaleją burze. W Niemczech klęski żywiołowe, a tu na Mazurach ani kropli deszczu. Cały czas sprawdzałem meteogramy, żeby wiedzieć, czy będą jakieś warunki fotograficzne i codziennie miał padać deszcz. Ale jakoś tak się działo, że przechodziło bokiem albo spadło parę kropel. Panowała ogromna duchota i jak tylko niebo zaciągało się chmurami, to robiło się dużo przyjemniej, ale wiatru nie było. Także kolejny leniwy dzień na Mazurach. Na szczęście po drodze zrobiliśmy małe kąpanie dla wszystkich jachtów. Woda była gorąca, ale działała fantastycznie odświeżająco. Chwilę tam postaliśmy na kotwicy, po czym skierowaliśmy się do przystani Zielona Zatoka.
No i mamy kolejny wschód słońca. Z doświadczenia wiem, że trudno tutaj o fajne światło, bo przystań jest w lesie i kierunek, z którego słońce wschodzi o tej porze roku, jest zakryty przez drzewa. Mimo to poszedłem i postanowiłem znowu zmierzyć się z tym kadrem. Zaraz wam zaprezentuję, co udało się złapać, ale powiem wam, że ciekawe jest to uczucie stać w tym samym miejscu równo rok później i fotografować wschód słońca. Jest troszkę po 4 rano, jesteśmy w przystani Zielona Zatoka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale byliśmy tutaj i w tym miejscu fotografowaliśmy w zeszłym odcinku, w odcinku z zeszłego roku w zasadzie, też tą przystań. Byłem wtedy tam na dole i tworzyłem taką pionową panoramę, bo niebo zagrało, niesamowity koncert. Dzisiaj na tym pobycie na Mazurach mam wrażenie, że przedświcia były najfajniejszymi częściami dnia, bo jak tutaj przyszedłem i było gdzieś za 24, to wtedy było fotografowane zdjęcie, które wam zaraz pokażę. Następnie szybko wyleciałem dronem, bo to, co się dzieje dookoła, zobaczycie zaraz za tym zdjęciem. Natomiast padało, wyszło teraz słoneczko, znaczy słoneczko jest generalnie jeszcze za chmurami, bo całe te mgły tłumią nam ten wschód. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak fotografowałem okolice Lidzbarka w dwóch odcinkach, to tam też były podobne tematy. Też wschody i zachody słońca nie były takie oczywiste. Kadr jest zbudowany w ten sposób, że skupiamy się nad tymi łódkami, które są zacumowane przy koi. I miałem lekki dylemat, komponując to zdjęcie, ponieważ musiałem poucinać niektóre maszty i ich odbicia. Musiałem z czegoś zrezygnować, żeby mocno skupić się na tym kolorze czerwonym. Zdjęcia będą w tym odcinku, mam wrażenie, dość podobne, ale dla mnie to jest czyste piękne i mam nadzieję dla was też. Także, nie przedłużając, zaproszę was do kolejnego przedschodu z tego odcinka. Zapraszam. No to skoro wróciliśmy na chwilę do mnie na dół, to zaproszę was do jednego kadru, który udało się uchwycić właśnie latając w okolicach tego pięknego zakątka. Zapraszam. I znowu przyszedł czas, aby opuścić kolejny port i płynąć dalej, z tą tylko różnicą, że to już ostatni dzień na żaglach i zmierzamy do Wilkasów, czyli do portu, z którego wypłynęliśmy. Ostatni raz tego rejsu zapraszam was na kilka filmowych kadrów z dnia, w którym kończy się moja przygoda na Mazurach. Ale przed nami jeszcze jedna ciekawa noc.
Cześć kochani, jestem w porcie w Wilkasach. Rejs już się kończy i tak samo kończy się już ten odcinek. Miałem taki plan, żeby wyjść z wami na wschód i skończyć kolejnym wschodem, bo udało mi się wstać na wszystkie wschody, tak jak sobie wcześniej zaplanowałem. A nie jest to proste, jak się potem w ciągu dnia pracuje, wieczorem jeszcze fotografuję zachód. Jak widzicie za mną, tam naprawdę się błyska. Wyciągnęła mnie perspektywa zrobienia zdjęć podczas takiej burzy. Próbuję to jakoś naświetlić, ale niestety to są wyładowania pomiędzy chmurami. Tam nie widać jeszcze piorunów, które by uderzały w ziemię i przez to można by było je zarejestrować. Ale mimo wszystko patrzę, jak ta burza się buduje i ona się buduje w kierunku mnie. Także ja zaraz będę musiał znikać. Ale na koniec zaproszę was do bardzo ładnego zdjęcia, mam nadzieję, tego portu, bo ten port jest dość świeży, niedawno wybudowany i bardzo ładnie wygląda, bo jest świetnie oświetlony. Część z was lubi moje zdjęcia nocne, także dla tych z was, którzy je lubią i dla wszystkich innych, mam nadzieję, dedykuję właśnie to zdjęcie. Także zapraszam was do ostatniego zdjęcia tego odcinka. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję pięknie za oglądanie. Zobaczcie za mną, jaka burza. Próbuję ją jakoś naświetlić, ciągle z tym walczę, bo jeszcze chciałbym coś z tego wyciągnąć, ale niestety już pora kończyć, bo mam wrażenie, że zaraz na nas lunie i muszę się schować, zabezpieczyć sprzęt. No i jutro niestety wracamy do domu. 7 dni pięknych na Mazurach dobiegło końca i udało się zrobić 2 odcinki dla was. Mam nadzieję, że wam się podobały i mam nadzieję, że będę was gościł jeszcze na wielu takich odcinkach. Także bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że oglądacie, za wszystkie łapki w górę i za komentarze. Serdecznie podziękowania dla patronów. Bez was byłoby mi bardzo trudno tworzyć te obiektywne piękno świata. Także dla was specjalne podziękowania. Jesteście super. Ale się błyska za mną, co nie? Naprawdę pięknie to wygląda. Cieszę się, że mogę być dla was takim przewodnikiem, wiecie, po fotograficznych przygodach. Mam nadzieję, że jeszcze zrobimy takich wiele. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Życzę wam zdrowia i dobrego światła. Hej!